Siema, siema widzowie. A więc tak, konkurs wygrał Doc Ezio, ale przed nim było 5 osób, które nie miało spełnionych wymagań. Więc jeżeli będą jakiekolwiek konkursy na moim kanale w następnym czasie, no to po prostu spełniajcie wszystkie wymagania, bo były osoby, które właśnie ich nie spełniły i dlatego nie mogły wygrać 50 zł PSC. A więc to teraz pokażę wam widzowie screeny i nagrania, żeby było wszystko no, potwierdzone, że to nie jest żaden scam i że nie było nic zostawione. A więc co? Zapraszam. A więc tak, pierwszą osobą, która wygrała, był Bajder Brawl Stars. A Starter fight, picker comment, znaczy winner. Dobra, start, uwaga, losuje się, widać na normalnie, na ekranie będzie widanie. I wygrał Bajdar Brawl Stars. Tylko zaraz. Ale go nie ma na Discordzie. Czekajcie, żeby nie było. Wejdę sobie i sobie wpiszemy. No Ale niestety nic nie dostał, ponieważ nie miał spełnionych wymagań, bo nie dołączył na Discorda. A tak w ogóle taka ciekawostka, kolega został wylosowany dwa razy, ponieważ sześć osób zostało aż wylosowanych w tym konkursie i dopiero właśnie szósta miała zrobione wszystkie wymagania. czekajcie, jeszcze raz. Pick another comment. Winner, czekajcie. Jeszcze raz. Start. Uwaga. I kto? Rutek. Jest stary. Jest Rutek. A więc tak, drugą osobą, która miała szansę właśnie wygrać, był Rutek, ale nie wiem dlaczego po wylosowaniu go Rutek powiedział, że nie chce tego, a tutaj wrzucam właśnie klip. Nie potrzebuję. Naprawdę? Przyda się ten oszust. Rutek powiedział na live'ie, że nie chce otrzymać tego giveaway'a, więc losujemy kolejną osobę. Startujemy. Uwaga, kolejny kto wygrał? Wygrał. No Bajdar znowu stary, on nie ma wymagań znowu, stary, dwa razy już wygrał. A gdyby zrobił stary tylko wymagania, gdyby tylko stary wbił na tego Discorda. O stary, widzisz? Nie farta masz. A więc co? Właśnie kolejna osoba to był Bajdar, ale wcześniej wam to powiedziałem. I kolejną osobą właśnie po Bajdarze był Owocex, ale Owocex napisał mi, że zapomniał wysłać do osoby. Dlatego niestety musiałem go pominąć. Big another. Another. Uwaga. To jeszcze. Owocex wygrał. Owocex. Czyli tak, Owocex nie chciał, bo zapomniał o wymaganiach. Macie tutaj nawet datę, żeby nie było. Czyli lecimy, losujemy kolejną osobę. Właśnie teraz jeszcze na streamku. Losujemy kolejną osobę. Czyli tak. Pick another winner. Losujemy. Kto? Uwaga. Savage. I ostatnią osobą, która była przed właśnie naszym wygranym, który miał spełnione wszystkie wymagania, był Savage, który niestety nie wysłał nagrań, jakby no tego filmu po prostu do trzech osób i dlatego nie mógł wygrać tego PSC. A więc tak, losuję po raz kolejny, ponieważ pan Savage niestety, ale próbował mnie oszukać, widzisz, zobaczcie sobie teraz na screena pokazowego. Widać, że to jest ewidentnie wysłane dzisiaj, bo zobaczcie sobie teraz na screena Wiza, który wysłał to normalnie wczoraj i widzicie, jest data. A Savage mówi, że wysłał to wczoraj, ale nie ma napisane tego, że jest wczoraj, czyli ewidentnie mnie kantuje. Dlatego losuję widzę kolejną osobę, żeby nie było, że ktoś, kto wygrał, nie ma wymagań zrobionych. Dlatego widzicie, wygrał to jest Savage, ale losujemy kolejną osobę. No bo moim zdaniem, jeżeli ktoś nie zrobił wymagań, to po prostu jest oszustem, no i tyle, no bo oszukamy tak naprawdę, próbował coś wygrać. Jak widzicie, tutaj są wszyscy, którzy wygrali wcześniej, ale nie mieli wymagań. Ale ostatnią osobą, która właśnie miała spełnione wszystkie wymagania i została wylosowana, był Doc Ezio, który po ukazaniu mi swoich wszystkich wymagań, które musiał spełnić i oczywiście je spełnił, dostał po prostu tego Piece of Carda na prywatnej wiadomości. Ale my robimy pick another winner. Zobaczymy teraz, kto wygra. Start, uwaga. I kto wygrywa? Po raz 15. Doc Ezio wygrał. I teraz piszemy do Doc Ezio. A więc tak, macie tutaj godzinkę. Wszystko wygrał, jak widzicie. Jest wszystko, że ma. Żeby nie było, pokazuję właśnie teraz. O, więc wygrał, więc ja mu pokazuję już kodzik. Będziecie mieli teraz właśnie screenkę na ekranie. I co, pamiętajcie, żeby wejść jeszcze na Discorda, linka macie w opisie, ponieważ tam będą informacje o jakichś kolejnych konkursach oraz też są informacje o live'ach. A więc co, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, żeby YouTube pozycjonował ten film dalej i po prostu osoby, które brały udział w tym konkursie mogły zobaczyć, że konkurs został rozwiązany legitnie. I co, za niedługo będzie jeszcze możliwe wspieranie mnie na Patronite, wszystkie informacje właśnie odnośnie tego będą na Discordzie i napiszcie, czy konkurs wam się w ogóle podobał, bo moim zdaniem fajnie to wszystko wyszło i dużo nowych osób przyszło na nasz kanał. I co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłego dnia lub wieczoru. Siemano!